Jeśli chodzi o urlop w Bułgarii, to ja bym się zastanawiał, czy przyjeżdżać. Z falami morskimi takie ładne muszelki można spotkać. Ja kiedyś myślałam, że takie muszelki nie istnieją. Naszym zdaniem po prostu rzępnie się, ale nic szczególnego. W latach 90. w Gdańsku był Krikoland. Tutaj jest teraz. Smacznej kawusi. Ale tu jest ładnie kolorowo. Ale że się to zachowało. Siemanko, tu Przemysław. Agnieszka też jest po drugiej stronie kamery. Przyjechaliśmy do Bułgarii. W najbliższych dniach będziemy zwiedzać ten kraj. Pokażemy wam, jak tu wygląda, jak tu jest, jak tu się żyje. Taka ciekawostka o samych Bułgarach. Jeśli ktoś się spodziewa, że będą jacyś tacy bardzo radośni, uśmiechnięci, jak w krajach śródziemnomorskich, jak na przykład Hiszpanie, no to niech się nie zdziwi, bardziej przypominają pod tym względem nas. Bez powodu się nie radują i nie uśmiechają. Pierwsze wrażenia z plaży bułgarskiej są takie, że nie różni się ona znacząco od innych europejskich plaż. Są do wyboru parasole z leżakami. Można też plażować bez parasola i bez leżaków. Generalnie ludzie wchodzą do wody, dzieciaki ryją w piasku. Jedna taka drastyczna różnica względem plaż, na których do tej pory bywaliśmy, jest taka, że tutaj ratownik istnieje na każdej plaży, siedzi i się nie opieprza, tylko opieprza ludzi, którzy wchodzą za boje albo zbyt blisko skał. No jeśli ja mam być szczera, to ja tam dostrzegam pewne różnice. Do tej pory jednak wybieraliśmy Morze Śródziemne. Teraz jesteśmy nad Morzem Czarnym. Nazwa nieprzypadkowa. Od tych siarkowodorów kolor tego morza jest ciemniejszy. Piasek jest też taki bardziej brązowy. Czytałam, że ma dużo żelaza. Poza tym dużo betonady jest tutaj. No faktycznie jest ten ratownik, gwiżdże, pilnuje porządku. Można rzec, że tutaj nad morzem to jest przyjemny wietrzyk. Dopiero czuć ten gorąc, jak się wyjdzie z plaży. Przy plaży są beach bary co kawałek. W beach barach są i napoje, i całkiem smaczne posiłki, szaszłyki. No wprawdzie jedzenia nie ma, ale napoje już są. I wydawałoby się, że Przemysław ma dzban mleka. Zawsze w Polsce próbuję dostać jakiś kefir, mleko. Często mówię, że nie mają. Ten kraj jest pod tym względem do niego stworzony, ale to nie jest w sumie mleko, tylko co to jest? To jest ajran. Napój tutaj jeszcze w Turcji na bazie znany jogurtu. I na Bałkanach znany na bazie jogurtu. Chyba jogurt połączony z wodą, podobno może być również doprawiony. No bo podobno Bułgarzy wymyślili jogurt i faktycznie w dużej ilości dań, jakie tu widzimy, zawsze jest jakiś jogurt. Dużo sałatek. No właśnie, jest tu dużo sałatek, a w takie gorąc to najlepsze są te sałatki. Ta sałatka nazywa się śnieżanka. To chyba jest coś jak tzatziki. Tutaj jest sałatka szopska, ale nie wiem, jaki ser jest w sałatce szopskiej. Czy ty wiesz? Nauczyłam się na sałatce szopskiej. Ten starty ser to jest syrena? Czytałam, że to jest największy zbiornik wody beztlenowy. Aczkolwiek nie wiem, jak to rozumieć, skoro tutaj pan moczy kija i ewidentnie próbuje łowić jakieś ryby. Wracamy do hotelu po zakupach i w pierwszym plażingu. Na razie tylko na plaży miejskiej. Na razie, co jest dla mnie osobiście najtrudniejsze, to jest wszechobecna cyrylica. Trzeba zrozumieć, kapie ci tu coś. O proszę, jak tu trzeba uważać. Z tych wentylatorów, klimatyzatorów. No tak, ta cyrylica jest wszędzie. Znaczy na obiedzie jakbyśmy to akurat było też menu po polsku, to spoko. Ale napisy często są właśnie w ich języku, w cyrylicy też, więc no ciężko. Człowiek uczył się w podstawówce wprawdzie rosyjskiego, ale to już nic z tego nie pamięta. Nie ma to jak jakieś sałatki na wieczorny głodek. No tak, jest godzina tutejszego czasu, nie wiem, która, 20? Albo 21. Czyli godzina mniej w Polsce. Mała kolacyjka, doskonale sprawdza się sałatka. Ja mam owczą. Szopską. I to jest ich startym serem z syrenką? Syrenką? Jakoś tak się nazywa. Oprócz tego jest tu zielona papryka, ogórek, pomidorek, oliwki.
i cebula. No a greckiej sałatki nie trzeba omawiać. Ale co to jest właściwie za ser? Nazywa się Sirene, człowiek doczytał, czyli ser szopski, do sałatki szopskiej. Z mleka krowiego w solance tak powstaje, zanurzonego w solance. A tu jest dobre, bardzo tutejsze wino czerwone Pomorii. Mamy nadzieję, że się uda dostać na degustację wina, bo ten region słynie z wina. Ulewy 120 tysięcy ofiar pochłonęła ta bitwa. Dowiedzieliśmy się przed testowaniem wina, że jesteśmy na wzgórzu Symeona I, który był władcą Bułgarów w X wieku naszej ery. W 917 roku była bitwa. Tutaj Bułgarów zaatakowali Turcy, Bizancjum. Bułgarzy wygrali. I dzisiaj czcimy ich pamięć tym oto różowym winem o zapachu truskaweczki. Ale naprawdę mi nie smakuje. Pani radzi spożywać je z cielęcym salami. Pokaż cielęce salami. Pani tutaj mówi, że to jest szczególny rodzaj winogrona, że ma taki kolor. Naszym zdaniem po prostu rzępnie się, ale nic szczególnego. Tak. Ja nawet skorzystałam tutaj ze zlewki. No, bardziej drogich win czerwonych. Pani powiedziała, że używamy takiego na powietrzacza, żeby bardziej wydobyć smak. I takie bąbelki są wtedy w tym winie. I jak tam, na powietrzone wygląda inaczej? Nie wiem, ale kolor jest bardzo taki ładny, taki intensywnie czerwony, a nie coś między białym albo czerwonym, tylko po prostu intensywny taki rubinowy kolor, tak? No ja bym powiedział, że raczej ciemnego buraka. Kolor rodzynek, a czy zapach również? Zaraz. Ty tam nic nie czujesz? Ja tam nic nie czuję. Rodzynki jak cholera. W końcu jest tu słodkie wino. Jestem mile zaskoczona. Dobre, słodziutkie wino, ale nie takie nachalnie. Bardzo fajne. Sama słodycz. To jest bardzo dobre wino. Jeszcze takiego byśmy nie pili. Tak. Tutaj na pewno nie. Bardziej jak likier. Myślę, że jest jednak trochę za słodki. Zależy do czego. No przecież nie jemy już do tego ryby. Z pylonem pani kazała spróbować. Pani kazała, ty w szkole jesteśmy? No. Trochę jesteśmy. Ale Symeon I nie był wcale pierwszym władcą Bułgarii. Państwo istnieje od 681 roku. Pierwszym władcą Bułgarii był Han Asparuch. Myślicy temu triumfalną wchodzą do Konstantynopol, zlegwaną od Słomenia bułgarski car, mój swton i brat mu obronę. Widać, że te wojny z Konstantynopolem to do dzisiaj przeżywają. Podobnie jak my. Jest ich w Pomorii. Betonowa promenada na tle takich atrakcyjnych blokowisk. Jest i przemyślny Przemysław. Czuję się jak ryba w wodzie. Jak ktoś jest takim fanem PRL-u jak przemyślny Przemysław, to jest jak w raju. Taki wafelek to ja rozumiem. Nieważne ile gałek, ale wafelek jest konkretny. Smacznego. Dziękuję. Promenada mi się podoba, jest tu bardzo ładnie. I są ławeczki, tu są lampeczki i się na pewno świeci wieczorem i jeszcze są stateczki, można gdzieś wypłynąć. Jesteśmy na Mierzei. Z jednej strony jeziorko, z drugiej strony morze i przemyślny Przemysław. Po środku. Prawie, że po środku. Można wybrać. Ten piasek jest taki ciemniejszy, jak to czytałam. Taki brązowy piasek jest typowy dla Bułgarii i ma dużo żelaza. Bardzo ciemny piasek na końcu cyklu jest. Ale w wodzie, proszę zwrócić uwagę, nie jest już taki ciemny. W wodzie jest nagle jasny. Jedną z zalet położenia Pomorii jest to, że oprócz morza jest tu też jezioro słone, więc można chodzić taką mierzeją położoną między morzem a jeziorem. Chętnych do wodnych kąpieli nie brakuje. Tutaj są takie pola solne. W naturalny sposób nadal tutaj jest pozyskiwana sól z wody morskiej poprzez odparowywanie.
Zobacz, jaki wielki kot, jak szczur tam spod samochodu wyłazi. Ale mają też względne zaufanie do człowieka. Na przykład pan taksówkarz, który na nas czekał w winnicy, chciał dopiero kasę, powiedział, że za darmo poczeka pod winnicą, pytał tylko, ile ten event potrwa i że kasę weźmie dopiero za drugą część, znaczy za całość dopiero jak będziemy wracać. Po tygodniu pobytu dowiedzieliśmy się, że mieszkamy w Old Town, że dalej jest New Town i teraz chyba 400 metrów od hotelu wreszcie odkryliśmy, gdzie ten Old Town jest i wydaje się, że tu. No i odkryliśmy, że jest promenada te 400 metrów od nas, którą szliśmy. Budki telefoniczne jeszcze tu funkcjonują. Konkursy typu wygraj pan misia za 5 zł albo złap pan maskotkę to również nieodzowny element krajobrazu lat 90. u nas. Teraz to wyszło już z mody. Jeszcze na koniec poprosiłem o pralinę truflową i dostałem wózeczkę. No można poczuć się jak w PRL-u. Nie, no ja muszę to inaczej skomentować. Nic nie jest tym, na co by mogło wyglądać. Moje może i wygląda jak gałki loda, ale to w ogóle z lodem nie ma wspólnego. To jest biszkopt taki stylizowany na gałki loda z kremem mascarpone. A przemyślnego Przemysława miała być pralina. Twierdzi, że jest wózetka, ale tak naprawdę to jest lód. To, co rzuca się w Bułgarii, to często jest taka jakaś byle jakość. Dużo rzeczy jest byle było. Dużo rzeczy jest niedorobionych, nieskończonych. Mamy tutaj pełno placów budowy, na których rozpoczęto jakieś inwestycje, albo ich nie skończono. Albo tak jak tutaj ktoś chyba kupił zrujnowany hotel i może go jakoś remontuje, bo widać też w środku świeże cegły. Tego typu miejsca tutaj sprawiają, że może to być dobre miejsce dla miłośników urbexów. Kawki po turecku jest bardzo mało, 60 ml. No bo to nie masz za dużo pić. A cukru tam dodasz 2 saszetki co najmniej. 4 gramy. A u nas znowu danie typowe dla Bułgarii, chociaż z innych sąsiadujących krajach też spotykaliśmy takie danie. Nazywa się sarmi. Przypomina nasze gołąbki, tylko zawijane to jest w liście winogrona, tak? Tak. I jak smakuje? Dobrze, zwłaszcza, że sos czosnkowy do tego dali, ale mało tu jest mięsa, jest dużo ryżu, mało mięsa. Taka chyba przystawka bardziej. Nie wiem, tutaj nie się próbować, co jest przystawka. Ile ma latów? Tak, między 3,5 a 4. Za tą porcję? Za dużo mięsa. A oto i chałwa. Chałwa wydawać by się mogło, że produkt typowo turecki, ale Bułgarzy też robią bardzo dobrą chałwę. Żadna chałwa kupiona w Polsce tak dobrze nie smakowała, nawet jeżeli to była przynajmniej według opisów oryginalna turecka chałwa, więc w Bułgarii naprawdę warto kupić chałwę i jej spróbować. W ogóle ma taką inną konsystencję. To jest co? To jest prawdziwa chałwa. Przemysław siedzi na ławce, ale nie byle gdzie, w Pomorie na przystanku autobusowym. Dojechaliśmy autobusem, łatwo nie było, ciasno. Pani, trzeba pracować, żeby taki autobus opłacić, to w sumie potrzebnych jest co najmniej 2 pracowników. Kierowca, który się nie przejmuje w ogóle niczym, tylko jazdą. No i jest, do tej pory były panie, które chodzą za każdym razem, gdy ktoś na przystanku wsiada i sprzedają bilety, czyli bilet się po wsiadaniu do autobusu kupuje, wsiada się zwykle środkowymi drzwiami. No i dojechaliśmy nie byle gdzie, do perełki Morza Czarnego. Jesteśmy w mieście Nesebr, zwanym też Nesebar i jeszcze parę innych nazw, które pasują do tego miasta. Jest to perełka Morza Czarnego. Zobaczymy, czy to jest faktycznie taka perełka i czy faktycznie miasto nas nie zawiedzie. No to idziemy do Starego Miasta. Przemyślny Przemysław nie może się doczekać. Jest to bardzo stare miasto pod wpływami różnych krajów było, zarówno greckich, jak i rzymskich.
no, słowiańskich, o Imperium Osmańskiego. Nie zapominaj o trakach. No i traków. Tu już widać powoli domki takie charakterystyczne właśnie dla Messemberu. Jak tu dobrze się przypatrzymy, widzimy, że parter jest kamienisty, a góra jest wypukła, drewniana, góra jest mieszkalna. To w takim, no, ma to zastosowanie praktyczne, daje dużo cienia. I tam na dole trzymano towar i było mało okien, albo wcale, jak były to takie malutkie. I w ten sposób właśnie budowano. A tu jest ta wysunięta część drewniana i to będzie typowe tutaj dla tego miasteczka. Jeśli jakąś cerkiew warto zobaczyć, to właśnie tą za nami. Świętego Szczepana. Co o niej wiemy? Że w środku jest dużo dobrze zachowanych fresków. Tak. Bardzo zrobiła na nas wrażenie. Była to pierwsza cerkiew, do której weszliśmy. Że te następne już nie zrobiły takiego szału, bo w tych następnych to już tylko jakieś takie pozostałości, jakieś rzeźby, jakieś malowidła, ale nie tak, że cały właściwie kościół zachowany. No pachnie typowo jak w takim starym kościele, taką trochę stęchlizną. W każdym domu z drewna. Albo może i też dzięki temu sufitowi zachowanemu drewnianemu. Ale to się dobrze zachowało, ten kościół, jakie piękne malowidła na ścianie. W ogóle jak tu się wchodzi, to robi wrażenie. Tak jak nie lubię kościołów, to ten jest imponujący. A tu są nagrobki. Gdzie się człowiek nie obejrzy? Są tu jakieś mury starożytne albo pozostałości jakichś cerkwi. W końcu ma ich tu być aż 40. Raczej 40 przemyślnie Przemysław nie obejrzymy, nie? No nie sądzę, żeby tu było 40. To mała wysepka. Jest 40. Jest i mała plaża Messebar. Przemyślnie Przemysław na tle cerkwi. Idzie się kawałek uliczkami po takich ulicach, w takim chodniku deptaku brukowym i co chwilę jakaś cerkiew. Ciekawe, czy odnajdziemy wszystkie 40. No to zobaczymy, jak smakuje w Bułgarii i turecka kawusia. Smacznej kawusi. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Google Translate. Tak naprawdę, jak człowiek jest mało ogarnięty, to nawet nie rozróżni tego zapisu liter bułgarskiego od greckiego. No to już znamy. To opowiada o słynnej bitwie, gdzie pokonani zostali Turkowie, tak? Pani nam w Winnicy mówiła o niej. Ty tam już czytałeś szczegóły o tej bitwie. 917 rok, tak jest. Tego typu wzornictwo było również w Atenach. Niech nikt nie myśli, że to Hitler wymyślił swastykę. Jest tutaj prawie na każdej płaskorzeźbie. Zaraz, żeby to swastyką nazywać, to jest takie zwolnictwo, które używane jest również współcześnie w ekskluzywnych majtach. Są mi ruiny łaźni tureckich, a raczej to, co z nich zostało. A tutaj znowu przykład typowej bułgarskiej architektury z XVIII-XIX wieku. Te domki z wysuniętym piętrem, kamienistym parterem. No to miasto, generalnie Messebar, przeczy tym naszym dotychczasowym przekonaniom o Bułgarii. Do tej pory uważałem, że to jest kraj całkowicie byle jaki i nijaki. A tutaj jest całkiem ładny, jeśli gdzieś przyjechać, to zwłaszcza do Messebaru. No i kolejna cerkiew przed nami. Fajne, nie powiem, ale ile można? 40 podobno jest tych kościołów tutaj. Wszystkie podobne. Wszystko podobne. Tutaj mamy domki, a tutaj znowu cerkiew. Jeszcze nie wyszliśmy z jednej, a już jest druga. Już jest kolejna, więc chyba wierzysz, zaczynasz wierzyć, że w tak małej półwyspie można jednak 40 upchać. Można upchać 40, skoro są takie malutkie. Jak się tak stoi na rozwidleniu, to się człowiek zastanawia, czy iść tam do kościoła tego dużego, czy tam do tego mniejszego. Idziemy do mniejszego. Tu wygląda bardzo fajnie. To są pozostałości chyba cerkwi świętej Zofii. No jeżeli coś ma być jakimś najbardziej wyrazistym punktem Messebaru, to może właśnie to miejsce. Cerkiew pochodzi z V wieku. W zasadzie są to ruiny cerkwi.
No i tu po prostu nie trzeba nic mówić, wystarczy tu przyjść i być. Tutaj pozostałości po cerkwi świętej Zofii, taki jakby główny plac, a obok w tych domach nesebyrskich masę sklepów, knajp, od razu nas pani zaczepiła, dawała do spróbowania różnych likierków, winka, a że czytałam, że Bułgaria słynie z likieru migdałowego, to od razu panią poprosiłam, żeby takie dała, oczywiście dała. Od razu czułam, mimo swojej alergii, ten intensywny migdałowy zapach, coś cudownego, słodziutkie, fajne, ale coś, co było zupełną niespodzianką jak dla mnie, to jest wino czerwone z domieszką kokosa. Znaczy to pewno też jest jakiś rodzaj likierku. No coś wspaniałego, ten kokos jest wyraźny, to jest jakieś, a nie, że człowiek musi na siłę szukać aromatu kwiatowego. Ruiny pięciowiecznej świątyni to jest tutaj najciekawsze, co na razie widzieliśmy, a jest to rzecz, która w odróżnieniu od tych wszystkich cerkwi nie wymagała żadnego biletu. Wyspa, na której mieści się Nesebar, jest tak mała, że można ją obejść tak naprawdę poniżej godziny. Jednak warto przyjechać tutaj na cały dzień, bo są tu również małe, urokliwe plaże, na których warto trochę posiedzieć. To była nasza dzisiejsza plaża w Nesebirze. Mała, ale urokliwa. Jeśli komuś się Nesebar znudzi, albo jest mu za gorąco, to może też tutaj popływać na tutejszej plaży lub podjechać na słoneczny brzeg. Po opływaniu w Nesebirze, w Nesebarze, siedzimy sobie w takiej oto scenerii nadmorskiej. I czekamy na jedzonko. Muszę powiedzieć, że po Pomorze nie miałam za dobrego wrażenia o samej Bułgarii, jak wygląda, nie licząc morza. Ale ten obraz się poprawił po zobaczeniu Nesebiru. Nie na darmo jest nazywane to miasto perłą Morza Czarnego. No, fajny jest ten Nesebir. Nie tylko parę jest tutaj. Co ty tam sobie jesz? Zamówiłem dość zwyczajną mieszankę kurczaka z warzywami. Nie różni się za bardzo pod względem składu od szaszłyka, który mięso kurczacze przeplata się papryką, cebulą i nie wiem czym tam jeszcze, cukinią, ale nie ma grzybów, kolanie grzybów. Mieszanka, którą tu widzimy, jest bardzo smaczna, dobrze doprawiona, delikatna. Ile mam? 4 manaty. No ja mam sałatkę z buratą, którą już rozwaliłam, tą buratę. No fajna, orzeźwiająca, też takie 4, bo to trzeba w takim klimacie jeść takie sałatki. Jeśli chodzi o ten pita bread, bo to nazwali tutaj pita breadem, to prawdziwy pita bread jadłam tylko w Grecji z mąki kukurydzianej. On powinien być w środku żółty, to jest pszenny. No więc nie będę tego oceniać. Tak, do wyboru często są dwie zupy. Jedna z kurczaka, a druga z ryb. No ja wolę już brać tą rybną, bo zupa z kurczaka jest tutaj zabielana, to nie jest jak rosół. Ta ryba jest jak u nas, z resztek robią na rybi. I generalnie taka zupa jest całkiem dobra. To jest takie między 3 plus a 4 minus manata. Minus za co? No minus za to, że tu właśnie są takie farfosy i często są ości, jakieś kawałki kręgosłupa tej ryby, to trzeba wszystko wypluć, uważać, żeby się nie zadławić, nie? Ale poprawna, smaczna. No w Bułgarii to oczywiście napój jest przedni. I ubolewam nad tym, że jak w Polsce gdziekolwiek pójdzie się do knajpy, to tam jest wszystko poustawiane przez duże koncerny napojowe i nie można wziąć maślanki do obiadu. No może z wyjątkiem chmielu na Kaszubach. A tutaj wszędzie. I jakoś się umieją temu oprzeć. Miasto 40 cerkwi. Aczkolwiek to chyba jest legenda, bo tych 40 to to na pewno jest legenda, ja naliczyłem koło 4. No więcej niż 4, ale bardziej z 10 widzieliśmy może. Tu jest kolejny przykład rozkwitu bułgarskiego. Wtedy właśnie powstawały te domki drewniane, znaczy z drewnianą górą. Motylki też mają się tu dobrze. Może i morze wzburzone i w zasadzie pływać się nie da, ale za to przypływem z falami morskimi takie ładne muszelki można spotkać. Ja kiedyś myślałam, że takie muszelki nie istnieją, a jednak istnieją. Ta jest cała. Faktycznie szumi.
To akurat tutaj szumi. A nie, no przełóż do ucha. No tutaj szumi, zwłaszcza z niej. Będę tęsknić za tą plażą. Plaża w Słonecznym Brzegu jest zbyt przytłaczająca swoim ogromem. To już lepsze są te małe, urokliwe plaże, choćby właśnie w Nesebarze. Oto Słoneczny Brzeg, bardzo znany kurort tutaj. Ale według nas dość przereklamowany. Tłumnie, dużo parasolek, dużo hałasu. No i dzisiaj jeszcze takie bałwany, więc pogoda nie do pływania. Absolutnie nie można powiedzieć, że Słoneczny Brzeg to jest naturalna dzika plaża. Takie znajdujemy choćby na Sebarze. Ładniejsze plaże są też w Pomorie, zwłaszcza na mierzei pomiędzy jeziorem i morzem. Pożegnalne jedzonko w Bułgarii. Sałatki, rybki, sałatka, ajran i winko. I parlenka z czosnkiem. I Przemysław zajada smacznie. Nie pierwszy raz widzę tą rybę już na naszym stole. Co to takiego? To jest leszcz, czyli po tutejszemu cipura. Z ziemniaczkami, jogurtowym takim sosem z koperkiem i sałatką. Pozazdrościłam przemyślnemu Przemysławowi, który zamówił to ostatnio i było bardzo dobre, więc też zamówiłam. Tak pozazdrościłaś, to musi być wysoko wycenione. No 4,5 na pewno ma. Jeszcze to winko czerwone jest lepsze. Może nawet 5 ma na tych danych. No skoro drugi raz zamówiłem, to nie ma to tamto. Jeśli chodzi o urlop w Bułgarii, to ja bym się zastanawiał, czy przyjeżdżać. Na pewno na plus jest to, że jest tu ciepło i ciepła woda. Bardzo cieplutka. I dużo, dużo możliwości ciekawego jedzenia. Dużo ale sałatek. Tak poza tym to mimo tej pogody wiatry często są takie, że nie da się pływać. No nie da się pływać. Można popróbować w akwaparku, ale to nie to samo. No i oprócz tego, jeśli ktoś oczekuje, że na wakacjach coś pozwiedza, to tutaj nie ma tak za bardzo co. Na pewno ten Nesebar był bardzo fajny, ale w okolicy tutaj tak poza tym to nie za bardzo jest co zwiedzać. Nie ma jakichś atrakcji kulturalnych, historycznych. Z rzadka coś się wydarzy. Przyjeżdżają różne zespoły muzyczne, ale to nie jest jakaś wielka atrakcja. Generalnie można leżeć na plaży plackiem i nic nie robić. To chyba jest najlepsza opcja, ewentualnie pospacerować promenadą i na tym zakończyć. Jeśli chodzi o kuchnię bułgarską, próbowaliśmy tu kilku potraw bułgarskich. Ten ich chłodnik ogórkowy na bazie jogurtu z wodą. No jakoś mnie nie urzekł. Grubo pokrojony ten ogórek i ten jogurt. Ja osobiście już wolę polską mizerię, jak mam być szczera, podobny rodzaj dania. I co tam jeszcze? No ryby są fajne, zwłaszcza w takim jednym lokalu. Leszcza dobrze robią z grilla. W ogóle te często ryby i owoce morza robią z grilla i robią ciekawe połączenia. Na przykład rozmaryn dodają, albo mieliśmy krewetki z makiem, takie co się nie spodziewamy. No trzeba też wspomnieć, że kraj mimo swojego potencjału jakoś go nie wykorzystuje w pełni, że jest dużo inwestycji na poczętych, a nie ukończonych. Jest dużo takich zapadłych dziur, jakieś pozostałości po dawnych czasach, z którymi nikt nie umie zrobić porządku i w zasadzie nie widać, czy był jakiś na to pomysł. Państwo chyba nie sprzyja jakiejś działalności takiej stricte przedsiębiorczej, bo ktoś by się za to wziął. Przecież tutaj turyści by przyjechali. Natomiast no, ta ilość takich inwestycji, które upadły, wskazuje na to, że prawdopodobnie otoczenie polityczne nie sprzyja inwestowaniu. I to już koniec tej podróży. Jak ktoś chce zobaczyć trochę PRL-u, to zachęcam. No a tak to do zobaczenia w Grecji.